W życiu może być i tak, i nie tak. I może być zupełnie inaczej. Bo życie? Życie jest jak wagon kolejowy. Wagon pędzi w dal i życie pędzi w dal. Tylko że wagon jest kolejowy, a życie jest ludzkie. I wagon na bocznym torze nie szarpie, a człowiek? Człowiek odstawiony na boczny tor szarpie! Szarpie się w sobie! Byłam na bocznym torze. Nie to, że jakiś referent. Po prostu człowiek, którego wzięli i doszczętnie zapomnieli. Nikt mnie nie widział. Nikt nawet nie spostrzegł. On też nie. Do czasu, aż się potknęłam. Na schodach. Bez żadnej myśli ubocznej. Byłam po prostu zamyślona, bo jestem kobietą myślącą na różne tematy. Potknęłam się i wybiłam sobie 5 zębów. Moje zęby szczęścia. Od nich wszystko się zaczęło. Zwykłego człowieka można nie zauważyć, prawda? No ale człowieka bez 5 przednich zębów to już trudno. No i on zauważył. A w nim coś jest i w oczach, i w budowie, i charakterze. To wszystko stanowi całość. A ja lubię całość. 5 zębów to dużo, prawda? Dla lecznicy za mało. Potrzeba 6 wybitych zębów, żeby wstawili. A ja nie miałam. Idę do doktora i... Panie doktorze, ani zjeść, ani się uśmiechnąć. Czy wolno, panie doktorze, żyć i nie uśmiechać się? Trudno, mówi lekarz. Było padać bokiem. Dziękuję. Następnym razem będę wiedziała. Do widzenia. Poszłam do rady nadzorczej, do dyrekcji i mówię. Ja, zęby służbowe. Ja, urzędnik służbowy. Schody służbowe, obłupane na pewno służbowo. Biegłam za sprawą służbową i myśli miałam jak najbardziej służbowe. Instytucja powinna pomóc. Na to dyrekcja. Pani Podkówka. Nazywam się Podkówka. Proszę skierować pisemko i zobaczymy. Dobrze, skieruję. Skierowałam. A on? On patrzył na mnie i mówi. Przykre, prawda? Prawda. A miał 30 lat i pianino w mieszkaniu. Po 3 tygodniach odpowiedzieli na pismo. 3 tygodniach. W budżecie nie zaplanowano miejsca, nie zaplanowano wybitych zębów, nie mamy gdzie wstawić. No pięknie. Oni nie mają gdzie wstawić, a mi brakuje. Śmieszne. No ale nie śmiałam się, bo bok stał kierownik. Tak to już czasem w życiu jest. Czasem chcesz się śmiać, a nie wypada. Czasem wypada, ale po co? No. Poszłam do znajomego z komisji i mówi mi, że nie ma pieniędzy z kasy pożyczkowej, ale są na nagrody. Zęby z nagrody nie gorsze niż z budżetu. Dyrekcja zatwierdziła. A ja lubię, jak dyrekcja zatwierdza. Zęby wstawione. Widać. I druty nawet. Koniec. Nie. Czasem tak już w życiu jest. Myślisz sobie koniec, a to dopiero początek. Tak, poszłam do pracy. Wszyscy patrzyli. On też patrzył na nie, a przy okazji na mnie. I wtedy czułam się jakoś tak w sobie, no. Poszłam do dyrekcji. I właśnie do dyrekcji przyszło pisemko, pilne jak najbardziej nagle. W związku z zbliżającymi się świętami proszę przygotować wnioski o odznaczenia. Hola, hola. Odznacza się zasłużonych. Zasłużeni są na liście nagrodzonych, a tam ja za te zęby. Pierś, wyróżnienie, dekoracja, przemówienie. Wszyscy patrzyli, on też patrzył, a później coś tam na prywacie powiedział. Pani Celestyno,
pani w tym twarzowo. No i czułam się bardziej w sobie niż kiedykolwiek indziej, no. Wtedy czułam się szczęśliwa. A mój kierownik? Dyrekcja? Człowiek zawsze miły i buty wyczyszczone. Ubył. Umarł po prostu. Bo tak to już czasem w życiu jest. Ktoś umiera. Przysypują go ziemią, kwiatem i łzą. A ktoś żyje dalej. A ja? Wyróżniona, odznaczona, awansowałam na kierownika i nikt mnie już nie pytał o zęby. Pytali o zdrowie w całości i o moje samopoczucie w deszczowy dzień i o to, o czym myślę, kiedy patrzę w dal. A kiedy człowiek patrzy w dal, to patrzy w siebie i myśli sobie, że kiedy człowiekowi dobrze, to i ludziom lepiej. I może sobie pomyśleć o tym skowronku na gałązce, jakkolwiek. No. Wtedy czułam się szczęśliwa. I tak sobie pomyśleć. Czy żeby czuć się szczęśliwym, trzeba wybijać zęby? Niekoniecznie. Bo w życiu może być i tak, i nie tak. I może być zupełnie inaczej. Bo człowiek. Człowiek jest jak latarnia gazowa. Zapalisz, świeci. Dziękuję.